dzień po wyborach te 100 konkretów musimy zamienić w fakty w ciągu 100 dni. Dla tych ludzi musimy to zrobić, bo to jest ich program. My jesteśmy tylko wykonawcami ich marzenia, ich pragnień. Oni nas wynajęli. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. To, co mi leży na sercu, to to, żeby o tych sprawach znowu decydowali ludzie kompetentni. Dzisiaj sprawy bezpieczeństwa militarnego Polski. Moratorium na wzrost podatków PIT-u, CIT-u i VAT-u na 3 lata. Że zmienimy Polskę, że szczęśliwej Polski już czas. No, szukamy tych słów. Na pewno obniżanie cen energii w lipcu jest lepsze niż... Znaczy uwalnianie cen energii. W lipcu niż w... Ale rachunki wzrosną o 30 zł, jak mówiła. W okresie grzewczym, więc zanim się Polki i Polacy zorientują, o ile tak naprawdę urosło, to minie pół roku. Naprawdę ludzie w Polsce będą mieli dzięki temu więcej, w sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie lepiej. No może Tusk naprawdę to mówił? No, słowo honoru, przecież bym nie wymyślił takich rzeczy. Mój Boże, to jest mój komentarz. Nagrało się?